zupełnie inny filmik. Jesteśmy w trakcie remontu. Akurat czekam na malarzy. Już ściany, wszystko, ta tapeta zerwana ze ścian. I po prostu zamalowali. Teraz jeszcze poprawiają. Na balkonie pokazały się u nas kafelki. Jak pokój będzie wyglądał? Po prawej stronie, tam, w tamtym kierunku, ściana, po mojej prawej, ściana będzie koloru białego. Z tamtej strony, na wprost mnie, ściana też biała. Po lewej stronie też ściana biała. Z tyłu, za mną, jest to ściana szara, to jest niby niebiesko-szara, czy coś takiego. Jest to bardzo jasny szary. Tak pomalowany, jak się dzisiaj maluje. Gdzie tak ten kolor, co jest na topie, to tak mam pomalowany z tyłu pokój, ściany. Pokój może nie, ściany. Kafelki są... To nie są takie standardowe kafelki. Są to kafelki takie, jak macie kafelkę normalną, to one z takim wzorem są. Na razie nie mogą... Okej, kafelki są przylepione od spodu, ale pomiędzy szparami jeszcze tam nic nie ma danego. Bo tak się zdarzyło, że cały czas padało i ogólnie budowlańcy nie byli w stanie tego położyć, no bo pada to nie można. Myślę, że będę miała Wam okazję pokazać efekt końcowy pokoju. Na pewno łóżka nie zmieniamy, bo mamy psa, więc sensu nie ma. Pies już może jest w takim wieku, że raczej nie będzie psu, ale jednak jest pies, to łóżko szybciej się będzie zużywać. Tak samo nie zmieniamy podłogi. Podłoga strasznie wygląda, bo mamy panele, ale strasznie wygląda. Bo panele, nie wiem, gdzieś 10 lat temu były montowane, to są strasznie zużyte. Ale też na razie nie zmieniamy, póki jest pies. Budowlaniec mówił, że są jakieś tam inne, takie odporne na rysowanie, takie wodoodporne, bo niestety... Panele, jak kapnie woda, to potem puchną strasznie. Ale są tam jakieś panele plastikowe, a plastikowe nie za bardzo, bo mój pies po tych zwykłych panelach, jak zeskakuje, to nie wiem czemu, pazury wyciąga i zaczyna się ślizgać. Tam myślę, że na tych plastikowych jeszcze gorzej byłoby. To mówię, parę mebli dojdzie, parę mebli poleciało z pokoju. Więc myślę, że Wam pokażę efekt końcowy. Stwierdziłam, że taki inny filmik nakręcę, bo cały czas wam w filmach przypominałam, że remont. Więc mam nadzieję, że Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jak będzie Wam się podobać w innym filmiku, ten mój pokój, to zapraszam do dawania łapek w górę. Jakieś drobne komentarze mogą być. Cześć, do zobaczenia.